wraz z nami wielki nieobecny sobotniego pojedynku. Alku, ta ostatnia żółta kartka, ciężko cokolwiek o niej powiedzieć, bo taka dziwna troszkę. Powiem szczerze, jestem za tą sytuację zły. Na siebie trochę, trochę na sędziego. No bo to była żółta kartka bez sensu w ostatniej minucie. Ona też wynikała trochę z emocji, z tego, że no, chcieliśmy strzelić tu zwycięską bramkę. I ta sytuacja była dosyć kontrowersyjna, bo można powiedzieć, że sędzia ukarał nas dwa razy, tak? Pierwszy raz, bo nie podyktował rożnego, który się nam należał, dlatego w emocjach podbiegłem do niego. Jak powiedział, uzasadnił tą żółtą kartkę, zbyt agresywnie podbiegłem, także następnym razem już będę wiedział, bo żeby się nie przestraszył, tak? Nikt. Alku, ze zwycięstwem z Wisłą Kraków Niepołomice potwierdziły swoje aspiracje w tym sezonie, chęć walki o ekstraklasę. Powiedz, jak zatrzymać tak rozpędzonego rywala? No tak, puszczam na dobry okres, ale uważam, od początku rundy my też nieźle punktujemy. Zagraliśmy kilka dobrych spotkań i musimy zdecydowanie być bardzo skoncentrowani na meczu, być bardzo czujni na stałe fragmenty. Mówimy, że to jest mocny argument puszczy. Musimy być przygotowani na ich pragmatyczną grę. Rzuty z autu, proste środki, nie wiem jakie boisko tam będzie, z tego co wiem, też z chłopakami rozmawiałem, co tam grali, to jest grząskie, tak? I też musimy być do tego dobrze przygotowani, żeby się nie ślizgać, także każdy aspekt musi być dopięty do końca. Cztery ostatnie spotkania Puszczy to dwa remisy i dwa zwycięstwa. Czy mamy jakiegoś asa w rękawie, żeby zaskoczyć w sobotę rywala? Tak, zawsze naszym asem w rękawie jest drużyna, tak? Kompakt, bycie dobrze zorganizowanym, skoncentrowanym w każdym aspekcie boiska. I myślę, że jeżeli te aspekty będą po naszej stronie, to wygramy ten mecz. Mamy dobre wspomnienia z pierwszego spotkania z Puszczą Niepołomice. Wygraliśmy w Rzeszowie 2-1. Wasyl i Krasi wpisali się na listę strzelców. Czy w drużynie czuć tą atmosferę chęci powtórzenia tego wyczynu? No tak, wtedy Puszcza też była wysoko w tabeli. Też była stawiana w roli faworyta. Wtedy szczególnie, bo my byliśmy na samym dole. Tak, więc skoro wtedy wygraliśmy, zagraliśmy dobre spotkanie, no to teraz też na ten zostać. I wierzę głęboko, że tak będzie. Przed nami bardzo istotne spotkanie sobotnie, ale gdzieś zza pleców tego spotkania już wyglądają 89. derby Rzeszowa. Mecz, który medialnie zaczyna nam coraz mocniej buzować. No właśnie, czy ta atmosfera także jest wyczuwalna w szatni Resowi? No tak, ta atmosfera się robi coraz bardziej gorąca przed tym meczem, narasta. Można powiedzieć, że osiągnie apogeum w tym następnym tygodniu i będzie rosła aż do meczu. No, co tu ukrywać, no o tym meczu się mówi długo. Mówiło się jeszcze, jak Stal była w drugiej lidze, tak? To pierwsze co, to że będą derby, tak? W sezonie. No i od ostatnich derbów mówi się o tych kolejnych, o tych, co już czekają, które nas czekają za tydzień, tak? Ponad. Stadion w Niepołomicach to taka bajka troszeczkę, powiedziałbym, z Wysp Brytyjskich, gdzie bliskość murawy do trybun jest oszałamiająca. Słychać każdy pomruk od strony kibiców, a nasi kibice oczywiście wybierają się do Niepołomic. Powiedz, jak to działa na zawodników, kiedy bądź co bądź gdzieś ten styk pomiędzy właśnie odbiorcą a zawodnikiem jest tak niewielki. Ogólnie taka struktura stadionów jest fajna z mojej perspektywy, myślę z większości zawodników. Z tego względu, że trybuny są blisko i czuć tą atmosferę bardziej. Nic nie ogranicza tartan, bieżnia. Także taki model stadionów jest taki bardzo pożądany, tak? Ale Niepołomice mają jeszcze takie coś specyficznego w sobie, ciężko to powiedzieć, bo gdzieś z jednej strony są blisko trybuny, z drugiej choinki, wychodzi się na mecz tunelem, to umownym tunelem, to
jest taki zapach grilla, także to wszystko tak się łączy, ale no to nie może być żadna w ogóle wymówka, nie? Rozmawiam po prostu o faktach, jak jest, i to nikt nie będzie z tego robił i szukał żadnych przyczyn. Obserwatorzy spotkań ligowych, spoglądając na twoje poczynania boiskowe, mówią: Alek czyszczący przedpole, bardzo mocny filar defensywy Resowi. Powiedz, czy takie opinie ciebie jako zawodnika uskrzydlają, niosą? Na pewno to bardzo miłe, ale pierwsza sprawa jest taka, że zawsze takie pochwały jednostki to determinuje dobra gra zespołu, tak? I to, że ostatnio tracimy mało bramek, to jest zasługa całej drużyny od napastnika po bramkarza. A druga sprawa jest taka, że staram się nie przejmować krytyką, ale to też działa w drugą stronę, żeby pochwały nie powodowały, że nie wiem, bardziej mi się chce, mam większą motywację czy chęci, tak? Staram się, żebym bazowo po prostu miał te rzeczy na wysokim poziomie, niezależnie od tego, czy są pochwały, czy jest krytyka, bo jak wiemy u nas w naszym zawodzie, często co tydzień to się zmienia, tak? Więc też trzeba dążyć do tego, żeby nie być jak chorągiewka, że zagra się dobry mecz i człowiek lata w chmurach, potem słaby i chodzi przybity, tak? Tylko patrzeć na to całościowo i z szerszej perspektywy. Czyli teraz w sobotę w blasku reflektorów, no właśnie, mecz o 3 punkty, natomiast ty jako widz, i to jest chyba najbardziej niewdzięczna rola dla zawodnika. No jest, tym bardziej przypomnę sobie, jak to było w tamtej rundzie, jak miałem kontuzję, i powiem szczerze, że takie obciążenie też stresowe, emocjonalne jest większe niż jak już na boisku się gra, więc no będę musiał sobie przypomnieć i mam nadzieję, że tylko jeden raz. Aleksander Komor, dzięki, że byłeś razem z nami. Dziękuję.